No tak, jeszcze Węgry wpadły pod Unię z Austrią, wypisywały się z wojny. Tak, ankieta i demokracja to takie wspaniałe wynalazki. No to gramy na Bałkanach ponownie i robimy Lazarusa Serbią. O, witam moich wspaniałych imperialistów oraz ulańców Lukasa. Gramy dzisiaj sobie Serbią na poziomie hard, żebyście nie myśleli, że ja się tu wpakuję na Bałkany jeszcze raz na very hardzie, bo mi się nie chce. Tak, znowu ten sam region, inny kolor tylko. Więc lecimy. Ogólnie ta kampania będzie polegała na zdobyciu pewnego achievementu o nazwie Lazarus, gdzie jako Serbia musimy podbić po prostu o ten kawałek ziemi. Czyli mniej o całą Anatolię od Osmana, więc będzie w teorii dużo szybciej, tylko musimy mieć wojnę z Węgrami, które nie są moim rywalem, no bez jaj. Nawet się nie zastanawiam. Improve relation jako pierwsza rzecz, jaką robimy. Kolejna sprawa, Imperium Osmańskie, tutaj też poprawmy relacje, bo jeżeli uda mi się sojusz z Węgrami, to już wiem, jaki kraj będzie moim pierwszym celem. Jeszcze mogę mieć wspólnego rywala z Węgrami, no nie. Zobaczcie, w Wenecji mamy wspólnego, do tego jeszcze Węgry mają trzech rywali, więc już nie zmienią tego wszystkiego. To jest za piękne podejście, chyba pójdzie reset. Oczywiście estate'y robimy dokładnie tak samo jak zawsze, więc co wam tutaj mam pokazywać, jak to samo będzie. Tylko nauczony moimi kolejnymi podejściami wiem, że tylko i wyłącznie w nobility nie zwiększamy niczego przez najbliższe 25 lat, oprócz tego jednego punktu. Do tego jesteśmy jeszcze prawosławni. Dość ciekawie. Zapomniałem o tym, że Serbia jest prawosławna. Jeszcze tak na szybko ideę tutaj przyjrzyjmy. Nie są jakieś takie dobre, żeby nam dały bonus na początkowych wojnach. Później też takie dość średniawe pod kawalerię. Trochę najemników, trochę morali, trochę produkcji. Takie nie za dobre te idee. Ale mogą być. Wysyłamy dość szybko insulta na Wenecję. Bardzo mi zależy na tym, żeby jak najszybciej mieć tutaj Royal Mariage z Węgrami. Udało się! Boże, myślałem, że ta kampania będzie się różniła czymś, no ale wybaczcie, nie mogłem z tego nie skorzystać. Tylko, że ten sojusz nie jest wcale w żaden sposób pewny, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zdobędą Wołoszczyznę, Węgry zdobędą Wołoszczyznę, to ten sojusz się zakończy natychmiastowo, bo dostaną klejmy na wszystkie moje terytoria. Kopalnie złota tutaj jak najszybciej boostujemy. Dobra, pierwszą wojną lecimy od razu na Mołdawię. W sumie tak pomyślałem, że z tym Bizancją mogłoby być jednak dość ciężko, bo nie mamy floty, która by nam odgrodziła Gallipoli od Anatolii. Więc nawet jakbyśmy zrobili tutaj na wasala, naszym jedynym sojusznikiem są realnie Węgry, nikogo innego dużego by się nie udało wziąć na sojusz, no to ciężko byłoby z tym Osmanem. I lecimy szybko tutaj zajść całą Bośnię oraz Chili będzie najprawdopodobniej naszym wasalem. No i oblegamy od razu. W sumie, póki mamy prestiż... Tak. Polska wybrała samodzielność, nie ma Unii z Litwą. Dość ciekawe. Dostałem Habsburga na tron 4-5-3. O kurka, teraz dopiero zauważyłem, że Serbia dostała nowe drzewko misji. Albo nie, zauważyłem to w poprzedniej serii. Ale teraz mogę sobie je przejrzeć dokładnie. W sumie nie, mogłem też przejrzeć w poprzedniej serii, ale tego nie zrobiłem. Misje skupiają się, tak jak mam okazję sobie spojrzeć, na podboju właśnie Bałkan. Najlepszym modyfikatorem, jaki dostajemy, to jest niestety ten tutaj. Po zjednoczeniu Bałkan Stability Cost Modifier minus 15%, maksymalna promowana kultura plus 1. No i tutaj kolejna misja, że zmieniamy się w Imperium. To są najlepsze misje. Cała reszta są czasowe, powiązane z developmentem, albo kosztem technologii, albo jakimiś tam bonusami dla estate'ów. Nie za dobre te bonusy tutaj są. No dowódcę dzika też dostałem. Atakujemy Hercegowinę, bo mi trochę tutaj plany psuje. No, tylko poczekajmy na Cassius Belli, o, żeby ich zdobyć też również dla siebie. No i Hercegowina dostała czarną flagę, więc się zaraz z nas pewnie gdzieś tutaj wbije. No to teraz już tylko okupację. Zjadamy Hercegowinę. Oraz natychmiast zaraz potem sobie tutaj, o, zjadam też Bośnię, która cała trafia również do nas. I chyba nie grozi nam żadna koalicja tym razem. Muszę coś wykombinować z tym Osmanem. Może jak ruszy na Albanię oraz albo na Karaman czy coś takiego, bo raczej tutaj już w wojnie z Bizancją nie zainterweniuje. Nie ma szans na to. Wenecja wraca na rywala. Moim rywalem też może być Wołoszczyzna. Oraz naszym rywalem może być z powrotem Albania. Na Kosowie od razu stawiam fort. Nawet jeżeli będę czy nie będę miał wojny z Osmanem,
tutaj bardzo nam się przyda. Co prawda wolałbym na przykład o nazecie postawić. Ha! Tylko nie wiem, czy Osman nie będzie miał przejścia wtedy tutaj po całości. Chociaż dobra, zaryzykujmy, że nazecie postawi. Nazecie byłby znacznie lepszy. Powiem wam, że ten widok jest taki troszeczkę straszny. I mocno się zastanawiam, czy na przykład nie zresetować podejścia, nie pójść coś takiego, że noce B dnia pierwszego wojna z Węgrami. Żeby podbić tu cały ten region i dołączyć do Holeroman Empire. Dobra, mamy szansę. Osman przed chwilą zaatakował Albanię, która miała gwarancję od Wenecji i jest w sojuszu z Królestwem Aragonii, które dodatkowo jeszcze póki co trzyma Unię z Neapolem. Węgry decydują się dołączyć za ziemię, co jest super dla mnie informacją. Szkoda tylko, że Osman nabrał aż tylu małych sojuszników. Będzie to dość kłopotliwe. Tutaj specjalnie odpalam sobie Metropolitę oraz defensywę dodatkową na tych prowincjach naszych wszystkich nowych. Za Metropolitę od razu biorę dodatkową dyscyplinę. I tutaj mam jeszcze jakąś taką dziwną misję. CD... Wow! Czyli Węgry mi oddały tutaj tą fortecę? Za free? Wow, dobra. Wyjebista misja. I następnie dostaliśmy fortyfikacja Belgradu. Dodatkowe 25% do końca gry i dodatkowe 100 punktów militarnych. Wyjebiście. 69% na Belgradzie. Nie zmienia to faktu, że lecą loany, bo trzeba armię zrekrutować. I mamy też misję, żeby Belgrad stał się naszą nową stolicą. Myślę, że warto to zrobić, bo będzie o wiele lepiej bronione niż prowincja tutaj w Bratsinewo, czy jakkolwiek się to wymawia. Jeszcze ten event tuż przed wojną, no nie. Nie wiem, co jeszcze mogłoby mi pójść tutaj bardziej na rękę. Chyba tylko ten event ma 10% dyscypliny. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Dobra, wypowiadamy wojnę, nasze wojska są gotowe. O, tą prowincję może być o Ohri. I wbijamy się od razu. O nie, nie wbijamy się, bo nie mam przejścia od Albanii. Albaniu, daj mi to przejście. Wiem, że mnie nienawidzisz, ale daj mi to przejście. Ja ci odbiję tą fortecę, Albanio! Albanio! Czemu oni mnie nienawidzą? Razem dalibyśmy radę. Dobra, wreszcie możemy wziąć przejście. Akurat spadł mój rywal z Albanii, więc od razu się wbijamy tutaj w te forty, żeby je wyczyścić. Jak patrzę na tych generałów osmańskich, to tak mi się nie chce wbijać tutaj w to. No ale nie mam wyboru, muszę lecieć. Te forty obronić za wszelką cenę. Zostawmy gdzieś tutaj... Czekajcie, tą armię na tyłach. Nie mogę? Halo, halo? Czemu nie mogę wycofać tej armii? No dobra, to wbijemy się jednym z takim i liczę na to, że oni mi dołączą. Statystyki mamy 3,9 do 3,6. 105 dyscyplin do 110. No niby lepsze mamy troszeczkę. Niestety im zaraz morale się podniosą i to znacząco, wpiernicz leci, dochodzą nasi wasale i jest, Osman się wycofał, obroniliśmy Albanię. Tak, cieszę się z obrony mojego rywala, ale to dlatego, że wiem, że teraz już Osman z tego nie zdobędzie. Chyba nie zdobędzie. Lecę najpierw zdobyć tutaj forty w Selanikach, bo szczerze mówiąc jakoś tak nie widzi mi się, żebym miał zdążyć zdobyć Gallipolu. Jakoś nie widzi mi się zdobycie Gallipolu, szczerze mówiąc. No dobra, chociaż lubię ryzykować. Boże, boże, patrzcie, patrzcie, jak Osman wbił się w wojska Albanii. O mój Boże. Jest, zdobyliśmy Gallipoli. Teraz musimy bardzo szybko lecieć tutaj, żeby odbić tutaj... w tą stronę polecimy. Bo wtedy jest szansa, że Osman zejdzie z tej fortecy i nie będę musiał odbijać jej ponownie. Mamy fort w Gallipoli, to jest najważniejsze. Bo teraz znacznie łatwiej nam będzie zdobyć Konstantynopol. Tak, i co z tego, że wezwają Węgry do wojny przeciwko Osmanowi, skoro uczestniczą w innej stronie i walczą z Burgundią, bo zaatakowała austriackie domeny. Tak, dobrze wiecie, jestem tym mniej lubianym sojusznikiem. Tutaj wbijamy się w Gallipoli, które zdobyliśmy, żeby Akunul pocisnąć i teraz wbijamy się od razu w Osmana. Nie, jednak Osman się wycofuje. No tak, jeszcze Węgry wpadły pod Unię z Austrią, wypisowały się z wojny. Wyjebiście, coś jeszcze? Okej, jeden sojusznik właśnie wypada z gry. Drugi sojusznik. A tutaj niestety Wenecja właśnie zostawiła Albanię samą. Więc Albania zaraz przestanie istnieć, niestety.
ten sposób weźmy tutaj Pizli, żeby przenieść ten fort w Albanii. Będziemy mieli dojście do Bizancjum, które też podbijemy za chwilę i to akurat myślę, że będzie dość dobrym wyborem. Niestety trzy forty dość ważne zostaną na później, ale może nam się to uda jakoś inaczej ugrać. Weźmy też pieniądze, żeby nie musiał wpadać od razu w bankruta. I tak to zakończmy, niestety. Myślałem, że więcej ugramy. Najważniejsze, mamy sojusz z Austrią, wyjebiście. I tutaj jeszcze widzę, że coś się porypało i mogę wziąć też sojusz z Aragonią. Pięknie. Tak, weszła nam właśnie wojna o obronę Neapolu. Tak. Czy ja mam jakiegoś pecha tutaj w ogóle? No ale tak czy siak, no ja wojska rozwiązuję. Raczej w tej wojnie uczestniczyć realnie nie będę. Ja pierniczy, mam 1200 gold adepta? I mogę mieć jeszcze 61 dodatkowych loanów? Jak? Jeszcze Polska chciała tutaj ze mną sojusz. Niebywałe. O, co się stało po tej wojnie z Osmanem? Czy urośnięcie o te obszary spowodowało, że wreszcie jest liczę się na świecie? No dobra, jednak pomagam troszeczkę w tej wojnie, bo zależy mi na tym silnym Aragonie, żeby mi tutaj pomagał. Gorzej, jeżeli zaraz po tej wojnie mi wpadnie pod unię personalną, bo jeszcze chyba Iberian Wending nie było. No, Kastylia sobie wyszła już z tej wojny. Po wojnie oczywiście trzeba wszystkie te edykty powyłączać. O, możemy tutaj też kolejnego odpalić metropolitę. Tak, to chcę, żeby to było częścią mojego imperium. Tak, wiem, że to mnie dużo nie da, ale zawsze coś. Tak, tutaj też to chcemy okorować. Edykty powyłączać. I cniemy koszty nad po całości. Nie będzie socjalu. No dobra, teraz będzie taki trochę okres tutaj stabilizacji. Możliwe, że... Niestety, myślałem, że się tu wbije, ale Warn Osmana cały czas obowiązuje. A do kiedy on jest? Na ile lat? Ten moment rozgrywki, gdzie najciekawszą rzeczą jest po prostu stanie i czekanie, co zrobią wasi buntownicy, bo nic więcej nie jesteście w stanie robić. Cholery, ja tą wojnę toczyłem Aragon pod Unią, jak zwykle. Może przytulimy się do Kastylii? No niezbyt. No i tyle z mojego podboju Bizancjum. 5 lat przed końcem Warninga atakuje Bizancjum Osman. Ale będę mógł wtedy wypuścić wasala. No i dzięki temu eventowi mogę teraz odpiąć toto i troszeczkę nasz income się zwiększy wreszcie. I możemy też już przydzielić sobie i od razu prawie 8 golda income'u. Wyjebiste. A, bo jeszcze w Kosowie Prosperity nam weszło. Mamy okazję, wykorzystajmy ją. Możemy podbić regusę dla siebie. Dobra, tak zdecydowałem. Mocno się zastanawiałem, w jakie idee pójdę. Pójdę w ilościowe oraz ekonomiczne, żeby tutaj koszty developmentu w tych naszych prowincjach zrobić jak najniższe. Drugi build, który zastanawiałem się, w co pójść, no to myślałem nad innowacyjnymi plus dyplomatycznymi, żeby mieć tańszych doradców oraz improve relation w celu szybszego podbijania. Ale realnie no, nasze podboje tutaj będą dość powolne. A przyda się dewowanie w tych naszych tutaj prowincjach. Planuję w najbliższym czasie wbijać się we Włochy, bo Regusa otwiera nam drogę do wojny na przykład z papieżem za chwilę, żeby zdobyć Anconę i następnie możemy wbijać się w całe tutaj północne Włochy, bo wyszły schre. To jest dość fajna sprawa. Tak, myślę, że kraj, który ma 5 razy więcej wojska niż ja, to jest idealny kraj na rywala. Czuję się, że Osman jest moim rywalem na arenie międzynarodowej i możemy tutaj rywalizować. Kusi mnie, żeby dołączyć do wojny Osmana z Polską i Litwą. Ale to może zdecyduję przed kolejnym odcinkiem. Dzisiejsze materiały to już wszystko. Jeżeli się podobało, to zostawcie lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim nowym materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.